Za moimi plecami już powstaje druga jezdnia ulicy Lazurowej, od Gruczewskiej do S8. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czemu Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Po prawej stronie jest budowa stacji metra Lazurowa, o której film mogliście zobaczyć właściwie wczoraj. I do niej macie link w opisie i w karcie. Natomiast dziś jest Lazurowa. I dziś o Lazurowej mówię, bo jest budowana druga jezdnia ulicy Lazurowej na odcinku bezpośrednio od ronda Radia Wolna Europa do S8. I jest to bardzo ważna inwestycja, biorąc pod uwagę, jaki tutaj ruch tranzytowy jest na tej ulicy. Aktualnie mamy tylko i wyłącznie po jednym pasie w każdym kierunku i brak jakiegokolwiek przejazdu dla rowerzystów. Inaczej niż po chodniku, doskonale wiemy, że to jest nie do końca zgodnie z przepisami, jeżeli chodnik nie jest odpowiedniej szerokości, a tutaj wszędzie on nie jest idealnej szerokości. I też tutaj dużo miejsca nie ma na tą budowę jezdni, musiał zostać wyburzony jeden budynek, tego budynku już nie ma, no i na całej długości będą dwie nowe jezdnie z ciągami pieszo-rowerowymi bądź ścieżką rowerową i chodnikiem, tak jak to widzimy właśnie teraz po lewej stronie. Po prawej stronie będzie tylko łącznie od właśnie Gruczewskiej do ulicy Narwik droga rowerowa, tylko wyłącznie na tym odcinku, na dalszy będzie już tylko łącznie sam chodnik. No i tutaj bezpośrednio przy Alei Obrońców Grodna, nie Ordona czy Gordona, jak mówiłem w poprzednich filmach, Alei Obrońców Grodna, w tym miejscu będzie się łączyć oczywiście z trasą S8, która w tym miejscu się znajduje i jest zjazd też i wjazd na tą trasę. Dalej oczywiście Lazurowa w przyszłości, znaczy to już nie jest Lazurowa, ale w przyszłości tak będzie się tam dalej ciągnąć bezpośrednio do starego Bemowa. No i kiedy to będzie przebudowane na dalszym odcinku, tego nie wiem, oczywiście tam dalej są planowane trasy, ale na razie nikt o tym nie mówi i to są bardzo dalekosiężne plany, włącznie z budową tunelu pod lotniskiem, właściwie płytą lotniska na Mawicach, tylko to jest tak daleka inwestycja i na razie nie jest przez nikogo przewidywana w najbliższym okresie budowy, że nie będziemy zbytnio mówić o tym, jak to by miało wyglądać, ale jeśli byście byli ciekawi, to dajcie znać, to może kiedyś film na ten temat powiem, bo to jest dosyć ciekawa trasa, która by połączyła Lazurową bezpośrednio z metrem Młociny. Natomiast wracając do samej Lazurowej, zerknijmy jak tam postęp prac, bo ostatni film mogliście zobaczyć 2 miesiące temu, minęły kolejne 2 miesiące, no i pojawiam się tutaj ponownie z kolejnym filmem i faktycznie prace się tutaj zmieniają. Znaczy to nie są jakieś kolosalne oczywiście zmiany, natomiast na pewno można ich tutaj trochę zobaczyć. Ruch cały czas jest, przystanki wszystkie funkcjonują i dojście dla pieszych, czyli po jednym chodniku mniej więcej cały czas również jest. Na minus jeszcze z takich rzeczy, które tutaj są faktycznie realizowane w ramach tej inwestycji, jest to, że przy samym węźle teraz S8 nie ma przejazdów rowerowych tam, gdzie będzie droga rowerowa. Po jednej i po drugiej stronie trasy wzdłuż Lazurowej jest fragment drogi rowerowej. Jednakże on nie jest oznakowany, ponieważ jest zbyt krótki, a po drugie nie ma przejazdów bezpośrednio przez trasę Alei Obrońców Grodna, co oznacza, że jest to ślepa i niedostosowana droga rowerowa, gdzie będziemy mieli dwa teleportery znowu. Po prostu będzie droga rowerowa donikąd z brakiem możliwości przejazdu przez jezdnię, bo tam nie będzie po prostu przejazdu rowerowego. Mam nadzieję, że to się zmieni, przynajmniej za jakiś czas, bo byłoby to na dużą zmianę, na plus. A w tym miejscu też przy ulicy Narwik też się dosyć mocno zmieni ta okolica. Oczywiście powstaną nowe przystanki autobusowe, nowe drogi rowerowe, nowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i z przejazdami rowerowymi po każdej stronie z tego skrzyżowania. No, przesadziłem trochę po każdej stronie, bo przejście dla pieszych i przejazdy rowerowe będą po każdej stronie, po stronie wschodniej, zachodniej i po stronie północnej. Po stronie południowej, czyli tej bliżej ronda, nie będzie faktycznie przejścia dla pieszych, co pewnie dla części osób tutaj będzie na pewno na minus. Tutaj po środku mamy przestrzeń, aktualnie jest tutaj biuro budowy i jest całe zaplecze, natomiast w tym miejscu ta przestrzeń pozostanie, bo to jest miejsce z rezerwą na wiadukt, który w przyszłości będzie mógł powstać nad samym rondem. Czy kiedykolwiek to się stanie? Tego nie wiem, ponieważ to są duże koszty i oczywiście wprowadzenie większego ruchu samochodów do miasta, ale jeżeli faktycznie Lazurowa kiedyś się połączy z metrem Młociny, to może być ważna inwestycja do zrealizowania, aby to rondo nadal się nie zakotkowało. Takich miejsc na tej trasie z planowanymi rezerwami na różne wiadukty jest trochę więcej. A w tym miejscu po lewej stronie możemy zobaczyć już fragment nowego właśnie
ciągu z rowerami i z pieszymi. Oczywiście oddzielonego, czyli bezpośrednio droga rowerowa i pieści. I jak widzicie, w tym miejscu zaczyna się robić wąsko, bo sama jezdnia na wprost jest blisko tych działek i bezpośrednio płotu. Dlatego na tym odcinku po lewej stronie będzie ciąg pieszo-rowerowy i to będzie jedyny ciąg pieszo-rowerowy. To się tutaj będzie ciągnąć bezpośrednio przed przystankiem, faktycznie już się pojawi droga rowerowa i sam przystanek będzie dosyć krótki. Tak naprawdę on będzie krótki, on tylko będzie na jeden autobus przegubowy maksymalnie, z tego co widzę z projektu. Także no tutaj dalej oczywiście już się będzie normalnie ciągnęła droga rowerowa właśnie do Alei Obrońców Grodna, która będzie ślepa całkowicie. W sensie, no nie będzie po prostu przejazdu przez samą aleję. W dużym skrócie będzie donikąd na razie, jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową, no ale będzie, to jest oczywiście duży plus, że w końcu na tym odcinku będzie brakujący odcinek drogi rowerowej, z tym, że na razie nie będzie po prostu przejazdu. No i oczywiście przez cały okres budowy ma być utrzymany tutaj ruch samochodów, dlatego najpierw powstanie nowa jezdnia, po czym zostanie wyburzona stara i na tej nowej będzie cały czas prowadzony ruch dwukierunkowy. Także to jest dobrze zrobione w ten sposób, żeby były jak najmniejsze utrudnienia w tym miejscu i żeby oczywiście komunikacja i samochody mogły cały czas funkcjonować na tym odcinku, co jest na duży plus. Co jeszcze z ciekawostek mogę powiedzieć na temat całej tej inwestycji? Na pewno to jest to, że oczywiście się tutaj dosyć zmieni mocno i zurbanizuje ten teren pod względem ruchu, bo faktycznie tu będzie więcej samochodów teraz jeździć. Jeżeli będzie większa ulica, to oczywiście będzie zachęcać więcej ludzi, żeby mogli jeździć tą ulicą, a aktualnie jeden pas w każdym kierunku doskonale wiemy, że prowadził do korków, a jeżeli nie będzie tutaj po prostu takiego wąskiego gardła, to będzie też więcej samochodów. Też to jest duży plus dla osób tutaj jadących bezpośrednio od Górczewskiej, że nie będą po prostu musiały jechać bezpośrednio dalej Górczewską do samego tego węzła Warszawa-Bemowo, tylko będą mogły pojechać tędy na skróty i pojechać na przykład w kierunku Targówka, obwodnicę Warszawy. To jest też na plus. Jeszcze z ważnych informacji, które mogę powiedzieć na temat samej budowy, pomijając zaawansowanie, które widzimy po prostu na oczach, także powstaje zarys nam nowych jezdni, widzimy mniej więcej przez plac budowy się jeździ, ale cały czas jest utrzymany ruch, no i całe odwodnienie jest analizowane. To jest jeszcze z ważnych dwóch rzeczy, to jest to, że na końcu i początku tej całej trasy, cała trasa ma 500 metrów przybudowana, będą zawrotki dla samochodów. To znaczy, że przed rozpośrednio samym rondem samochody będą w kierunku ulicy Górczewskiej mogły zawrócić i ponownie wjechać na rozrodową i tak samo przed samym węzłem z trasą S8 też będzie miejsce do zawracania dla samochodów. Dlaczego tak to się staje? Ponieważ przy ulicy Narwik, sama ulica Narwik nie będzie miała przejazdu z jednej i z drugiej strony. W tym miejscu nie będzie już skrzyżowania, także samochody będą mogły skręcić w każdym z kierunków. A tego miejsca do zawracania będą właśnie przed rondem i przed węzłem z S8, aby te samochody mimo wszystko mogły przejechać w jakiś sposób z jednej na drugą stronę tej ulicy. Oczywiście brak skrzyżowania jest na minus, chociaż na pewno przyspieszy i polepszy jakość jeżdżenia w tym miejscu, choć nie będę ukrywać, że na razie póki nie ma tego wiaduktu, to trochę to przeraz formę nad treścią. No, może przesadzam. Ale dobrze, to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ta inwestycja ma być gotowa do listopada tego roku. Cześć!